Cały zestaw przychodzi nam w takich trzech kartonach. Tutaj mamy mocowanie, tutaj mamy pedały, a na dole mamy samą kierownicę ze zintegrowanym silnikiem, co zaraz sobie sprawdzimy. No i zacznijmy sobie od samego mocowania. Popakowanie jest dość ciężkie. W środku mamy podstawowe narzędzia i takie solidne, jak słyszycie metalowe, będziemy musieli to pewnie złożyć. I tutaj mamy paski, które będziemy musieli ponaklejać pewnie. One są do tego, żebyśmy nie szurali sobie po blacie tym. Będę musiał to poskładać jakoś do siebie. Dalej przechodzimy sobie do pedałów. Czyli mamy podwójny gaz i hamulec. Wygląda to sobie tak. Widzimy, że tutaj mamy do mocowania do stanowiska, jakbyśmy chcieli spoko bardzo łatwie, łatwo będzie można zaadoptować to do stanowiska, jeśli bym chciał tak zrobić. I przechodzimy dalej. Tutaj mamy same nadepki. Jest to jakiś rodzaj twarzywa, ale o, ok, jest to metalowe, także solidnie. Zobaczcie, że przyciąga się normalnie do magnesu. I następne rzeczy też, także. Wow, solidnie wykonane. No i przejdźmy dalej. I tu mamy samą podstawę. Zobaczcie, tutaj nie ma żadnych antypoślizgowych rzeczy. Mam nadzieję, że coś w zestawie będzie. No i jest. Mamy tutaj takie gumy, które możemy sobie gdzieś przykleić. No i same nadepki. O, co to jest? Okej, okay, tu po prostu mamy sprężynę, ale... Hmm. O, jakoś tak to ma być w środku. No i mamy prawdopodobnie na czujnik hala tam jest czujnik. Tutaj mamy magnes. Wiecie jak to działa nie jak mamy urządzenia z efektem hala to tam jest w środku czujnik który wykrywa położenie magnesu w polu magnetycznym i dzięki temu mamy wykryty ruch. Nie? Jest to dużo lepsze niż potencjometry dlatego że jest dużo bardziej precyzyjne. No, i jest praktycznie niezniszczalne, no bo nie ma elementów ruchomych. Elementów ruchomych, wiesz, tego czujnika, no bo tu oczywiście mamy elementy ruchome, ale nie widzę naprawdę, nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, w której to mogłoby się zniszczyć, bo jest naprawdę dobrze wykonane. Idziemy dalej. I tu mamy już samą kierownicę, która jednocześnie jest silnikiem napędowym. Na obrazku wygląda fajnie. Zobaczmy. Jak wygląda w środku, i wyciągamy. Co my tu mamy? Tak jest. Zasilanie, i inne rzeczy montażowe. Nawet mamy jakiś wentylator. O kurde. Tu mamy jeszcze dodatkowe śruby montażowe. Ok, ogarnę to. No i najważniejsze. Tada! Co my tutaj mamy? Coś, na co będziemy się cały czas patrzeć podczas naszych sesji grania. Wiesz co, to jest naprawdę super ciężkie, tak na moje gdzieś 4 kilo, 5 kilo, ojej, upa jakie łopateczki. Mam nadzieję, że będziemy mogli sobie do tego coś doczepić. <grytanie> Nie, bo to tak wygląda jakbyśmy mogli tu założyć jakieś większe łopaty, ale łopatki są, tylko takie no, dziwne, kurde wciul dziwne to jest, ale strasznie ciężkie no. Wiesz, my nie będziemy tego w rękach trzymać w powietrzu, tylko to będzie przyczepione do tych zaczepów na biurku, nie? Więc to nam nie przeszkadza. Zastanawiałem się, jak patrzyłem sobie na ten produkt gdzieś tam na zdjęciach, czy będzie mi to ta konsola tutaj w środku przeszkadzać, nie? Tego się właściwie nigdy nie dotyka. Mamy tu przyciski i tu zintegrowany silnik, więc pomysł jest fajny naprawdę. Tylko, czy, tylko czy naprawdę konieczny? Czy lepiej jest? Mieć w tym miejscu ten silnik, czy lepiej mieć właśnie na biurku. Widzicie? Tam jest normalnie silnik. Tak, to jest Direct Drive. Tutaj nie ma jakiejś rewelacji. To też nie jest w stanie się jakoś nam popsuć. Mam swojego Direct Drive'a już tyle lat. Oczywiście jest to Fanatek, ale technologia jest, zasada działania jest taka sama. I tam się nic nie dzieje w tym Fanateku, nic nie zużywa. Naprawdę. I tak samo tutaj też nie widzę możliwości jak miałoby się to zużyć więc zobaczcie tutaj mamy ten motor. No dobra biorę się za montaż. I tak wygląda nasza płytka mocująca. Tutaj widzicie są podkładki więc ta śruba tutaj nie wystaje. No i mamy jeszcze pod spodem ten taki mm, materiał który chroni blat przed porysowaniem. Do tego dochodzi jeszcze takie coś z wentylatorem który no. Ma niby chłodzić tą kierownicę. Ciekawe. okej okay, pierwsze włączenie. Z tyłu przycisk power jest wyraźnie wyczuwalny. Jest zawsze w jednej pozycji, niezależnie od tego, jak skręcimy sobie kierownicę. Zainstalowałem tutaj też już sterownik. Ok, odpala się. Mhm. Ma od razu jakieś opory, czuć to. Nie chodzi tak. Widzisz, trzeba ją mocno popchnąć, aż się mi całe biurko rusza. Zestaw pojawił się na rynku już jakiś czas temu i z tego co widzę zyskuje swoich fanów. Mnie od pierwszej prezentacji mocno zainteresował, jednocześnie spodziewałem się kilku problemów z natury konstrukcyjnej. Sprzęt w jednym miejscu okazał się lepszy niż się spodziewałem, a w innym gorszy. No powiem ci, przejechałem się kawałek i naprawdę nie mam na co tu narzekać, jeśli chodzi o moc, force feedbacku i tak dalej. Gra się naprawdę dobrze i powiem szczerze, nie widzę różnicy w force feedbacku między Moją kierownicą Fanatec DD Pro, a tym kamusem, tak czuję, że tutaj ta obudowa się nagrzała. Gram z jakieś 30 minut teraz w tej sesji, i powiem szczerze, tutaj są te takie małe łopatki z tyłu. Ich nawet nie widać teraz, nie? Prawie że. I wcale mi nie przeszkadza, że one są takie małe. Ręce mam zawsze w tym położeniu. Przynajmniej wiesz, jak się ściga mnie, jakbym driftował, no to wiadomo, żeby było ciężko te biegi zmieniać. Ale tak, przejedźmy sobie jeden wyścig razem, no i zobaczmy, jak to wygląda. Tak, tutaj prawdopodobnie można włączyć te LEDy, które informują nas wiesz, o obrotach i prędkościomierz, ale moim zdaniem. Takie to trochę bez sensu jest. To znaczy, ja i tak nie patrzę się teraz tak jak mam ustawioną kierownicę w ten sposób na to, co się na niej dzieje, tylko patrzę się, jak wejść w zakręt. I jak już to, patrzę się na prędkość i biegi w Hadzie, w grze, nie? A nie tutaj na kierkę. No i mamy ten zegar. No co, mamy trzy cyfry do, do zaprogramowania na no, coś. Prawdopodobnie to będzie tylko prędkość. Gdyby był to jakiś rozbudowany dashboard. Abyśmy mogli coś tam więcej pokazać, no to wtedy byłby to sens, nie? Widzicie, tutaj byłem w stanie ładnie skontrować tą BMW, samochód jest dość trudny w prowadzeniu, wszedłem w niezły poślizg, a mimo to ładnie udało mi się wyprowadzić samochód na prosto. Także te wszystkie tutaj efekty, które są w grze, typu moment, kiedy samochód wchodzi w poślizg, kiedy traci przyczepność na przednie koła, wszystko tu ładnie czuć na kierownicy, i naprawdę wiesz co, nie możesz zrobić źle, jeśli weźmiesz sobie jakąkolwiek kierownicę z sports feedbackiem. Czy to będzie taki Camous, taka miniaturowa kierka, czy to będzie panatek, czy Moza. Wszystkie te kierownice, jeśli mają Direct Drive, naprawdę są zajebiste i takich, takich większych różnic między tymi modelami nie odczuwam. Czym mogą się kierownice popisać? no to, wiesz, różnica między nimi, no to wsparcie, tak? Wsparcie, czyli kompatybilność z grami. Wszystkie te symulatory, asetokorsy i one nie będą miały żadnego problemu z obsługą tych kierownic, ale jak będziesz chciał sobie zagrać coś naprawdę dziwnego, typu CarX Drift Racing Online czy yy, SnowRunner, no to wtedy może być problem, żeby niektóre kierownice tam Przepisać. Na przykład z mozą miałem taki problem. Wszystko ładnie czułeś, tak jak powinno być. Jest elegancko. No naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Jakość wykonania jest na wysokim poziomie. Mocne aluminiowe elementy, które trzymają cały sprzęt mocno w jednej pozycji, sprawiając, że biurko jest najsłabszym ogniwem w sztywności. Producent odwrócił klasyczne ustawienie sprzężenia zwrotnego, umieszczając silnik wewnątrz koła kierownicy, a dodatkowe chłodzenie, skromne, bo skromne, przy mocowaniu. Z tego powodu na starcie odpada nam wymiana kierownicy na inną, na przykład z innym osadzeniem czy średnicą. Chociaż tutaj warto wspomnieć, że w internecie pojawiają się już osoby modyfikujące sprzęt, tak by można zaadaptować coś innego. I będzie to jednak łatwa zabawa, jak w przypadku innych zestawów. I zapomnijmy o wyborze kierownicy z popularnym osadzeniem o 8 cm. Jak dla mnie to spory kompromis, bo wymiana obręczy to pierwsza rzecz, którą modyfikuje się w sprzęcie. No i skończyłem sobie już granko na kierce, i teraz co? Chcę ją sobie odmontować. No to najszybsze opcją jest odkręcić to, czyli sobie to odkręcamy, odczepiamy i wtedy ściągamy wiesz, całe to razem z przewodami. Bo jeśli chcielibyśmy wyciągnąć całą kierownicę, a ten zaczep zostawić, no to musimy odkręcić te cztery śrubki i poodpinać wszystkie przewody. Co nie jest takie fajne, dlatego że ten przewód od wiatraczka. Jest najgorszy, nie wiem czy to widać, ale myślę, że to gniazdo, że ta wtyczka razem z gniazdem, ona tam po prostu chodzi i to bardzo ciężko jest wyciągnąć. Wiesz, ten wiatraczek to jest taki jak do płyty głównej. Nie to wejście jest jak do płyty głównej. Nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. Tutaj ta wtyczka też jest taka. No, dałoby się ją wyciągnąć na pewno lepiej niż to. No i tutaj mamy USB i USB-C. To jest chyba USB-B albo coś takiego, nie wiem. Jeśli chcesz sobie odmontować tą kierownicę tak na szybko i po prostu poużywać biurka tak jak tutaj przy komputerze no to musisz to tam odkręcać od dołu za każdym razem nie ale poza tym jest to naprawdę mega mega solidne. Wszystko metalowe zobaczcie w ogóle grałem teraz sobie w Forze i absolutnie nic się nie ruszało to że to tam się gdzieś wygina to Wynika jedynie z mojego biurka, raczej blatu, który, który jest taki wiesz, słaby, ale tutaj cała ta konstrukcja w tym miejscu nic się absolutnie nie wygina. Jest to mega sztywne, tak samo jak to łączenie. Początkowo małe łopatki do zmiany biegów wydawały się śmieszne i myślałem, że będzie to raczej jakiś rodzaj adaptera do mocowania większy. Z czasem jak zacząłem jeździć to ich rozmiar mi nie przeszkadzał i zwyczajnie zmieniałem biegi klikając jednym palcem. W rzeczywistości istnieją również samochody z mniejszymi łopatkami. Te większe są instalowane w samochodach typowo do motorsportu. Przyciski na kierownicy czy na silniku osadzonym na kole kierownicy są rozmieszczone bardzo dobrze, ale klikanie nie daje odczucia, że jest to sprzęt premium. Cała przednia tarcza kierownicy wykonana jest bardzo ładnie. Mamy masę możliwości konfiguracji przycisków i pokrętł, więc tutaj nie ma na co narzekać. Do dyspozycji mamy też niewielki ekran, gdzie przeważnie wyświetlana jest prędkość pojazdu lub bieg, na którym jedziemy. Mocowanie kierownicy wyposażone jest w wentylator, który ma chłodzić wielki silnik, ale moim zdaniem bardziej wentyluje powietrze w okolicy dłoni, dzięki czemu nie pocimy się tak łatwo. Sam napęd po dłuższym graniu czuję, że delikatnie się nagrzał, dlatego producent zaimplementował funkcję ograniczenia mocy w celu ochrony sprzętu. Żeby faktycznie kierownica przestała działać, trzeba by chyba driftować przez cały dzień na maksymalnym. Ustawieniu siły, a ta maksymalna siła daje się we znaki, zwłaszcza przy małej średnicy obręczy. Mniejsza obręcz to większy moment obrotowy na Twoich rękach. I tak, może solidnie kopnąć, więc przez większość czasu miałem ustawioną siłę na 70%. Sama jazda na sprzęcie jest absolutnie fantastyczna. Jeśli kiedykolwiek używasz sprzętu z klasycznym napędem na pasach czy na zębatkach i przesiądziesz się na obojętnie jaki daj. Drive, będziesz w kompletnym szoku, jak cicho, szybko i precyzyjnie działa taki sprzęt. Camus C5 nie zawodzi i daje wszystko to, co może zaoferować droższy fanatek czy Moza. W moim odczuciu, minusem było driftowanie, czyli tam, gdzie wyciska się ze sprzętu najwięcej. Nie było problemu z responsywnością silnika, tylko z opanowaniem małej kierownicy. Myślę, że jest to bardziej kwestia przyzwyczajenia i moich osobistych doświadczeń niż wada sprzętu. Jednak było było mi dużo łatwiej nauczyć się driftingu w symulatorze na większej średnicy. Niewielka średnica koła kierownicy przeszkadzała mi też w symulatorze ciężarówek, zwłaszcza przy parkowaniu, tam gdzie trzeba było wykonać sporo obrotów w krótkim czasie, by odpowiednio ustawić zestaw do strefy. Producent powinien zwrócić uwagę na sterownik. Brakuje funkcji profili, by szybko dostosować ustawienie do uruchamianej gry. Za każdym razem trzeba ręcznie ustawić kąt obrotu i wszystkie ustawienia sprzężenia zwrotnego, więc jeśli chcesz przez Między Assetto Corsa do Forza Motorsport to będzie trzeba trochę poklikać. Co z naszą ulubioną Forza Horizon 5. Niestety należy uruchomić emulator, by móc używać Camus C5, a co za tym idzie? Nie każda gra wspiera ten sprzęt i trzeba kombinować. Czego osobiście bardzo nie lubię. Forza Horizon 5 jest grą specyficzną pod tym względem i wiele kierownic ma z nią problem. Nawet moza czy fanatek nie działały od razu po premierze. Co ciekawe, CarX Drift Racing Online nie miał żadnego problemu z wykryciem sprzętu, tak samo jak problemów nie będzie miał żaden szanujący się symulator wyścigowy, tym także nieco bardziej simcade'owa seria F1 od EA Games, czy rajdówki takie jak Dirt Rally 2.0. Podsumowując, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony jakością sprzężenia zwrotnego i nie widzę różnicy tutaj między sprzętami wyższej klasy, gdzie niegdzie czuć było oszczędności. Przy wykonaniu obudowy nic, co by mogło przeszkadzać w zabawie. Rozwiązanie, które proponuje Camus, czyli ustawienie silnika w kierownicy, stawiam pod znakiem zapytania, bo rodzi to kilka problemów z mocowaniem i ewentualną rozbudowę o większą obręcz, ale czego się nie robi, by zyskać tytuł najmniejszej na świecie kierownicy Direct drive